Słyszałeś o kradzieży paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła? Temat, który mnie zaskoczył, ale okazuje się, że nie jest to jakaś wymyślona sytuacja. A ty lajkujesz, subskrybujesz oraz zostawiasz komentarz. Zaczynamy! Pomaniacy, ja dzisiaj was zabrałem do najwyższego punktu mojej działki i mogę tutaj teraz spojrzeć hen daleko i popatrzeć na tą ciemną stronę posiadania paneli fotowoltaicznych. Ale żeby wam pokazać tą ciemną stronę, to najpierw cofniemy się do 2017 roku, a dokładnie do Brandenburgii. Brandenburgii, chyba dobrze to powiedziałem, bo tam zaczyna się cała ta historia. Chęć posiadania paneli fotowoltaicznych dla niektórych jest tak silna i jest to taki prestiż, na przykład na takiej wsi jak u mnie, że musisz je mieć, a więc jeżeli cię nie stać na nowe panele fotowoltaiczne, to szukasz na przykład na portalu aukcyjnym typu OLX albo Allegro tańszych używanych paneli z Niemiec. Nie ma w tym nic złego. Ja uważam, że bardzo fajnie, że ktoś wykorzystuje takie panele już przez Niemców zutylizowane, a jest w dalszym ciągu daje im drugie życie i wiecie, to jest takie przedłużenie tej ekologii, tak? Ale nie każdy chce, nie każdy jest powiedzmy taki sprytny i wchodzi na jakieś tam portale aukcyjne, tylko szuka okazji i nie zastanawia się, jakim cudem pan Zdzisio z za rogu ma na lokalnym targowisku do sprzedania najnowsze panele fotowoltaiczne wraz z falownikiem w bardzo promocyjnej cenie, na przykład 50% niższej niż cena rynkowa danego urządzenia. No ale powiecie, Dream, no gdzie można kupić panele za połowę ceny? No oczywiście, że można kupić takie panele za połowę ceny, wystarczy tylko mieć szczęście, znajomości albo pasera, który skupuje panele fotowoltaiczne od grupy 56 Polaków, która kradnie te panele z farm fotowoltaicznych na terenie Brandenburgii w Niemczech. Można, można. Grupa 56 Polaków ukradła paneli fotowoltaicznych na łączną kwotę 15 milionów złotych. Rozumiecie? 15 baniek. Mieli chłopaki naprawdę, no, jaja. No bo po pierwsze odłączali panele, które były panelami pracującymi, zwozili te panele do Polski i sprzedawali je przez paserów za połowę wartości rynkowej. No, dla Polaka jakiegoś, który kupował to na giełdzie, gdzieś tam powiedzmy na jakimś targu pchlim, to była niesamowita okazja. Nowe, najnowsze panele fotowoltaiczne z całym osprzętem za pół ceny. Biorę dwa zestawy. Okazuje się, że nie była to jednak promocja jak z hipermarketu, tylko po prostu nasi rodacy są naprawdę bardzo pomysłowi. Jak widzicie, można zrobić nawet kasę w taki sposób, czyli kraść panele fotowoltaiczne za granicą i przywozić je na nasz rynek. Czyli z jednej strony złodzieje, a z drugiej bohaterzy, ponieważ wynieśli do naszego kraju troszeczkę nowoczesności i ekologii w roku 2015, gdzie jeszcze nie istniał ten kanał, nie istniało wiele innych kanałów reklamujących fotowoltaikę i pokazujących, jaka ona jest wspaniała, a oni już to robili wtedy, czyli to byli nasi pierwsi ekologiczni strategzy. No i przy okazji trochę zarobili, ale żeby nie było to takie wszystko proste i piękne, niestety kradzieże paneli fotowoltaicznych zdarzają się również w Polsce. Zaraz wam tutaj wrzucę kilka takich najszybciej znalezionych przeze mnie na internecie informacji związanych z kradzieżami paneli fotowoltaicznych. Tak naprawdę ten film w żaden sposób nie ma wychwalać strategii naszych rodaków z tego roku 2000. Tylko ma pokazywać, że jest z tym problem. I chciałbym was zapytać, czy słyszeliście o kradzieżach paneli fotowoltaicznych, jakichś dewastacjach? W dniu wczorajszym wrzuciłem film na temat obudowywania gdzieś tam jednostek zewnętrznych pomp ciepła, tak? Jakimiś tam domkami, daszkami. I w komentarzach pojawił się właśnie taki wątek, że zabezpieczyć trzeba pompę ciepła przed kradzieżą i dewastacją. Czy słyszeliście o czymś takim, o kradzieżach pomp ciepła? No bo wiecie, jeżeli w 2015 roku kradziono panele fotowoltaiczne i kradnie się je teraz na bieżąco, no bo tak samo w tym roku ukradziono 300 paneli, terroryzując jakiegoś tam ochroniarza, zamykając go w magazynie. Kradnie się bezpośrednio panele fotowoltaiczne od ludzi z placu, bo ktoś chce mieć panele u siebie, a go nie stać na nowe, a więc idzie i kradnie. Czyli to jest niesamowite, jak ta ekologia gdzieś tam, wiecie, niektórym zaburza sposób patrzenia na świat. Więc to jest bardzo ciekawe, że dla mnie, wiecie, no nie wiem, nie mam kasy na panele, to ich nie kupuję, nie mam kasy na pompę ciepła, to jej nie kupuję, zbieram i wtedy ją kupuję, a nie idę do sąsiada i jej nie kradnę, bo stoi na placu. Sam się nad tym nigdy nie zastanawiałem, tak?
Moja pompa ciepła jest przykręcona, żeby się nie przewróciło, ale nie jest przykręcona dlatego, żeby mi ktoś nie ukradł. Fakt faktem, jest to trochę kasy, bo jak wiemy, pompa ciepła może kosztować 6 tysięcy, ale może również kosztować 50, a więc no jest to kuszące dla osób, których na to nie stać. W takich czasach kiedyś się słyszało, że gdzieś tam bardziej kradną, tak, okradają domy. Mam wrażenie, że od paru lat ten poziom życia gdzieś wzrosnął i to się rzadziej zdarza, ale jak widać nie, więc dajcie znać w komentarzach, czy u Was, czy słyszeliście o kradzieży paneli fotowoltaicznych, czy słyszeliście o dewastacji, czy słyszeliście o kradzieży pomp ciepła, czy zabezpieczacie te pompy ciepła na wypadek kradzieży, czy budujecie nad nimi kraty, kładziecie, czy nie wiem, pod prąd je podłączacie, może żeby kopało kogoś, tak, jakby chciał ją ukraść. Dla mnie to jest temat naprawdę, no to jest to temat bardzo poważny i żenujący z jednej strony, a z trzeciej to jeszcze jest śmieszny, tak, że się kradnie takie rzeczy podstawowe do życia. No tak, by ktoś wpadł do Was do domu i ukradł Wam piec na ekogroszek, tak, 5 lat do tyłu, bo była wtedy taka moda większa na te piece, tak, a więc no niesamowite. No, cały czas jeszcze ten temat zgłębiam i informacji na temat kradzieży paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła, no na internecie, wpisując w Google, to nie jest żaden problem, żeby znaleźć jakiekolwiek informacje na ten temat. Czy to były informacje sprzed 3 lat, czy obecnie w tym roku, jakieś tam kradzieże, pewną połowa nawet nie jest zgłoszona, tak, jak to zawsze w takich sytuacjach. No, nie wesoło, że wydajecie ciężko zarobione lub mniej ciężko zarobione pieniądze, ale wydajecie swoje pieniądze i ktoś sobie przywłaszcza coś, co nie należy do niego, a na dodatek potem się znajduje ktoś, kto to kupuje, no bo wiadomo, jeżeli nie ma na daną rzecz popytu, no to tej rzeczy się nie kradnie. Jeżeli te kradzieże występują, no to znaczy, że znajdują się chętni na kupowanie tańszych zestawów, na przykład fotowoltaicznych, niż takie, które możemy gdzieś tam spotkać, nie wiem, w sklepach, czy na internecie, czy jakiegoś instalatora, tak? No już w ogóle o pompie ciepła to nie wspominam, bo nie wyobrażam sobie sytuacji, że śpię i ktoś w nocy moją pompę zabiera tutaj z placu, wyjeżdża z nią, a ja się dopiero orientuję rano, jak wychodzę do pracy. No, to jest w ogóle już szaleństwo. Więc dajcie znać w komentarzach, czy słyszeliście o czymś takim, czy zabezpieczacie swoje pompy ciepła, czy zabezpieczacie swoje panele fotowoltaiczne, jeżeli tak, to w jaki sposób? No bo to taki, wiecie, no przez przypadek temat gdzieś mi się tam pojawił i jestem zszokowany, że jest tematem gdzieś tam pomijanym, tak, bo my rozmawiamy, wiecie, o tym, czy to się opłaca, czy prosument jest fajny, czy jest niefajny. Rozmawiamy o tym, ile kto produkuje, ile zużywa tej energii, jakie to jest dobre dla ekologii, ale nie myślimy o takiej przyziemnej rzeczy, że po prostu możemy paść ofiarą kradzieży, zaboru mienia, a więc no niesamowite, tak? Więc jeszcze raz zapraszam do komentowania i pisania w tym temacie, co sądzicie o takiej sytuacji. Dzięki bardzo za oglądanie, trzymajcie się, cześć, hej! A Ty lajkujesz, subskrybujesz oraz zostawiasz komentarz. Zaczynamy!